Boś? Co? A gdzie my dzisiaj jedziemy? Dzisiaj jedziemy do mojej szkoły. Do twojej szkoły poznać nauczycielkę, tak? I zobaczyć twoją nową klasę. Tak. Cieszysz się? Tak. Już się nie możesz doczekać wtorku? Tak. Czy nie? Tak. Mikusia się trochę podłamała, bo z Gabi nie jest, tak? W klasie ze swoją ulubioną koleżanką. A ja teraz idę z Wikusią tylko, bo Marek był przed chwilą na spotkaniu. Oddali już rzeczy. Widziała się Wikusia właśnie z klasą i z nauczycielką. A zobaczcie, jakie ładne. Gdzie jest Wika kafeteria? Gdzie jest Wika kafeteria? Wika tutaj wszystko zna, nie, Wikuś? A gdzie jest twoja klasa? A tu jest kafeteria. Upstairs. Upstairs? To mi może później pokażesz, co? 139. A, okej, okay, twoja... A tak to wcześniej byłaś ten? A teraz masz na górze! Wow! A ja się, słuchajcie, zapisałam do... Gdzie się zapisałam? Do trójki klasowej, tak zwanej. To tutaj to jest na większą skalę. I... Moi drodzy, mili i kochani, jak widzicie, znowu musimy mieć maski, niestety, w ostatniej chwili nam to wprowadzili. No i właśnie, ja też jestem w masce, Wika jest w masce. Wszędzie teraz znowu, w sklepach, w restauracjach trzeba mieć maski. Byliśmy u Wiktorii w klasie, ale już pani poszła, bo już czas się skończył, nie? Nie. Spotkania, ale już wiemy co i jak. No i tak wygląda, słuchajcie, szkoła. O, tu możecie zobaczyć, jak wygląda szósta klasa akurat. O, tak wyglądają klasy. Gdzie wszędzie flaga amerykańska, bo codziennie jest przysięga na flagę. No i nasza Wikusia, słuchajcie, poszła już do szkoły, do czwartej klasy. Czy coś się zmieniło jakoś tak bardzo mocno? Tak. Zmieniło się to, że Wiktoria teraz ma ocenę. Oczywiście te oceny nie są tak jak w Polsce 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tylko jest, wiecie, A, B, C, D, E, F. I rzeczywiście teraz możemy się zalogować na stronie szkoły, rozmawiać przez ten jakby program komputerowy z nauczycielem bezpośrednio, wysyłać jej notki. Tam się możemy zalogowywać i też sprawdzać po kolei Wiktorii oceny, kiedy jej nie było w szkole, kiedy jest w szkole. Oczywiście my to dobrze wiemy, no ale to wszystko już możemy sprawdzać. Dopiero mi się wydaje, że taka znacząca różnica w nauczaniu to będzie, jak pójdzie Wiktoria do middle school, to jest kolejna szkoła, ale w tym samym budynku Wiktoria będzie miała tą szkołę. Dlatego między innymi tą szkołę żeśmy wybrali. Czyli to takie middle school, to tak można porównać gimnazjum w Polsce kiedyś. A teraz w ogóle Wiktoria chodzi też jeszcze do innej szkoły, bo możecie wybrać edukację państwową, możecie wybrać edukację prywatną, a możecie też wybrać charter school. I właśnie o tym chciałam Wam jeszcze tutaj na koniec tego vloga powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tą charter school a właśnie taką państwową, bo mam porównanie, bo Wiktoria chodziła i do takiej, i do takiej, więc jakby charter school to są takie połączenie podstawów, połączenie prywatnej szkoły z publiczną szkołą. Oni mają prawa prywatnej, czyli mogą sobie jakby tam w środku robić swoje postanowienia. Nie muszą się tak bardzo jakby tyczyć szkoły państwowej, że tak wiecie, że jak jest ogólne zarządzenie dla szkoły właśnie publicznej, to oni muszą tak samo robić. Nie, oni mogą mieć swoje prawa w szkole, jak właśnie szkoła prywatna, ale ta szkoła nie jest, nie jest co? Nie jest, nie jest płatna. I to jest ta największa różnica. Jest fajny nowy budynek,
są fajne nowe narzędzia pracy. No wszystko jest dużo lepsze niż w państwowej szkole. Szkoła jest dużo mniejsza, jest dużo mniej dzieci, jest, przez co idzie, jest więcej jakby nauczycieli przysługuje na dziecko. I też taki największy jakby plus tej szkoły i też różnica pomiędzy właśnie państwową szkołą, to jest to, że jeżeli dziecko jest w czymś dobre, to oni go pchają w tym kierunku. Jeżeli jest dobra w sporcie, no to pójdzie w sport. Jeżeli jest dobra w szkole państwowej, jakby idą dzieci programem, tak podobnie jak w Polsce, tak? Idą programem i one się tego programu muszą trzymać i wszyscy są jakby jedni i tacy sami, tacy jednakowi. Tutaj w tej szkole jakby patrzy się na te, wiecie, lepsze strony tego dziecka i to jest fajne. Idą, słuchajcie, do high school, czyli do szkoły średniej, mamy jakby problem z głowy ze szkołą, bo Wiktoria tam właśnie aż do tego czasu będzie tam chodzić. I fajne jest to też, że od razu jej brat ma już zaklepane tam miejsce, bo tam jednak jest też, nie można się tak łatwo dostać jak do państwowej szkoły, że na przykład tam, gdzie mieszkacie, to przysługuje wam ta szkoła, tylko trzeba właśnie złożyć papiery i jest loteria. My czekaliśmy aż rok czasu na miejsce Wiktorii, bo postanowiliśmy, że z państwowej szkoły zabierzemy ją właśnie w drugiej klasie, kiedy zmieniła jej się nauczycielka. Zobaczyliśmy, że nie za bardzo ta nauczycielka jest. Wiktoria też nie za bardzo ją lubiła. Nie podobało nam się, jak ona się odnosi do uczniów. I powiem wam, że kiedy zabieraliśmy te papiery, to nawet wam nigdy nie wspomniałam o tym, że my właśnie tak zmieniliśmy szkołę Wiktorii. Ale jak zabieraliśmy te papiery, to właśnie dyrektorka szkoły, ona powiedziała nam, że dlaczego to robimy? My powiedzieliśmy, że właśnie przenosimy ją do innej szkoły i powiedzieliśmy, że bardzo dobrze robimy, że to dla Wiktorii wyjdzie na plus i że ogólnie dobrze robimy. Więc widzicie, sama dyrektorka już nie jest za tym, że renoma tej szkoły jest jakaś tam, wiecie, dobra. Właśnie, większość rodziców w Stanach też wybiera dom tam, gdzie jest na przykład, jak już, zwłaszcza jak macie już dzieci, to wybierają domy tam, gdzie są dobre szkoły. To się już tak, wiecie, patrzy. My akurat mieliśmy to szczęście, że nie musieliśmy zmieniać domu, żeby zmienić szkołę. Akurat ta szkoła była niedaleko, co nie zmienia faktu, że pewnie w niedalekiej przyszłości ten dom zmienimy, ale wydaje mi się, że chyba będę ją wtedy wozić do tej szkoły, żeby ona już sobie, wiecie, ona ma tam przyjaciół i sobie już tą szkołę już do high school sobie zmieni. A wtedy high school już będziemy wybierać pod kątem tam, gdzie będziemy wybierać jakby nowy dom. Bo nie chcemy jej posyłać do tego, które jest tutaj blisko. Wiemy, znamy ją i nie za bardzo nam się podoba. Zresztą słyszymy od znajomych, od sąsiadów, że wszyscy jednak posyłają gdzie indziej swoje dzieci. No, więc kochani, Wiktoria zaczęła szkołę już. A, i właśnie, co miałam wam powiedzieć jeszcze w tym filmie, bo dużo było pytań, ale jak to już? Dlaczego? Dlaczego w Ameryce są dużo krótsze wakacje? Słuchajcie, nie w całej Ameryce, tylko na Florydzie. Oczywiście każdy stan ma kiedy tam swoją, prawda, politykę i swoje prawa, więc nie można też tak uogólniać, że jeżeli coś się u mnie dzieje na Florydzie, to tak się dzieje w całych Stanach, bo powiem wam, że zwłaszcza teraz, w tych dzisiejszych czasach, to na Florydzie jest całkowicie inaczej niż w innych stanach i są inne prawa. I tak samo jest ze szkołą. Szkoła dlatego jest dużo wcześniej się kończy, chociaż w tym roku dużo później się kończyła. Zazwyczaj, o, powiem, dam wam przykład. Zazwyczaj szkoła się kończy u Wiktorii tak 15 maj, 18, to jest taki maks. W tym roku się skończyła w połowie, znaczy nie w połowie, no tak drugi tydzień czerwca dopiero się skończyła szkoła, więc to było bardzo późno i z automatu Wiktoria ma krótsze wakacje, bo rozpoczęcie roku szkolnego było już chyba 8 sierpnia, z tego co pamiętam, czy 9 jakoś tak, więc zobaczcie, jakie miała krótsze wakacje niż zazwyczaj ma i właśnie zawsze na początku sierpnia dzieci wracają na Florydzie do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że no jak wiecie lub nie wiecie, może z mojego pierwszego kanału,
U nas są co roku zagrożenia huraganowe. Taki mamy klimat, tutaj to po prostu często występuje. W Kalifornii występują na przykład pożary i trzęsienia ziemi. U nas są huragany i co roku może być to zagrożenie, że dzieci podczas huraganu no, nie chodzą do szkoły. Później po huraganie też często, w zależności jak groźny był huragan, no to ten czas się wydłuża, tak? Lub jest krótszy. Tego nikt nigdy nie może przewidzieć, to jest żywioł, więc wiecie, no zawsze dają więcej trochę czasu, żeby te dzieci mogły właśnie mieć ten czas na uzupełnienie tego programu w szkole. Stąd właśnie wcześniejsze wakacje, a też wcześniejsze rozpoczęcie roku szkolnego. Więc tak to się przedstawia, więc Wiktoria już chodzi no prawie 3 tygodnie do szkoły. Na razie jest zadowolona. Był też taki czas, że wiecie, musiała się jakby na nowo do tej rutyny przyzwyczaić. Chyba tak każdy ma po powrocie z fajnych wakacji. Jeszcze w tym roku to już w ogóle Wiktoria była tak zadowolona z wakacji, no bo wiecie, była na summer campie. Jak nie widzieliście filmiku o takich właśnie półkoloniach w Stanach, to Wam tutaj się on gdzieś zaraz wyświetli i też będzie na dole pod filmem w opisie. Możecie sobie zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Tam Wam Wiktoria dokładnie opowiada. No i tak widzieliście, jak szkoła wygląda mniej więcej, szkoła podstawowa jeszcze i właśnie Charter School, one są dużo fajniej wyposażone, dużo ładniejsze, dużo nowsze i nam się dużo bardziej podobają. Nie mogliśmy Was właśnie zabrać do klasy, bo już klasa była zamknięta, ale pokazywałam Wam mniej więcej, jak klasy teraz wyglądają u Wiktorii. I tak, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie komentarz, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat takiej szkoły. Ja Wam chętnie odpowiem. I widzimy się już w innych filmikach. Do usłyszenia, buziaki.